No nie wiem, dzisiaj odcinek z samymi, kurczę, takimi perełkami. Fajne mapki, przemyślenia typu, zjarałeś się. Mati jest super, kitwa jest czaderskie, insta w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj znajdujemy się w pięknym kościółku? Ale co to za muzyka? To nie brzmi jak msza, to brzmi jak Wiksa! Ale gdzie jest ta Wiksa? Czemu to się tak nagle zatrzymało? Otóż po tym, jak powiedziałem Wiksa, miało być takie... A nie było. O! Okej, dobra, biorę po prostu ten pistolet chyba i tutaj wymierzę sprawiedliwość. W ogóle mam wrażenie, że to może być jakieś wesele, ślub, tego typu rzecz. Tutaj mamy gołębia, mamy krzyż, jest wszystko. Aż wstyd strzelać do ludzi w świętym miejscu. Jest pan prałat, pan... Wiksa? Zaczynamy Wiksę! Dobra, nie wiem, ta gra mnie trolluje. Ty nie trafiłem gościa w łeb? Fajna muzyczka, powiecie. Ja wiem, że fajna, też mi się podoba, ale problem jest taki, że to jest muzyczka z prawami autorskimi. Za tego typu atrakcje to ja co najwyżej dostanę kopa na łeb. Gościu, co ty z tym jakimś śmiesznym pizdofonkiem podbijasz, kiedy ja mam tutaj taką magiczną broń typu rewolweru? O, kolejny rewolweru? No i na ziemię, BOOM! To tak jak w tych filmach, że wiecie, jeżeli ktoś chce powiedzieć jakieś słowo, coś tam, jeżeli wiecie, że para ma się nie żenić, to niech powie teraz albo zamilknie na wieki. I wtedy wchodzę ja, całe na biało. Nie, ten ślub się nie może odbyć i wskakuje. Gdzie jest ksiądz? Gdzie jest ksiądz? To nie jest ksiądz. Co mi tutaj machasz? Wywaluwa. Wywaluwa? Mati, co to znaczy wywaluwa? Wywaluwa to jest wypaduwa i wylot. Nie, wypaduwa i jakie powiedziałem? Już zapomniałem. Wylaluwa? Wywaluwa. Wylabuwa. Fuck! Już nie pamiętam, co powiedziałem. Masz za karę kopa. No co mi z tym grzebie? Nie mogę głowę wbić w głowę? Mogę? Przeleciał mu przez głowę. Czekajcie, tutaj był łomiarz gdzieś z Beverly Hill. Gliniarz, Mateusz, nie łomiarz. A tam co to za różnica? Gliniarz, łomiarz, złomiarz. Złomiarz z Beverly Hills. Mógłby powstać taki film. I o czym by było? No o złomiarzu. Z Beverly Hills. I co on by robił? Złomował ludzi, tak jak ja tutaj. No co? Ej! Ej! Dobra, przesaduwa. Przesada. Przesada. Przesadzone to zostało. Niestety, przesadziliście. Ja wam też zaraz tutaj... Wow, jaka broń! Normalnie świecznikiem tutaj mogę. Dobra, posłuchajcie mnie. Normalnie bym... Gdyby to był YouTube 2015, to wiecie, tutaj bym mógł mówić jakieś żarty związane ze wszystkim, co się dzieje, na przykład o kościele i te sprawy. Ale... mamy 2021, nieprawdaż? Prawdaż? Więc co w związku z tym? A w związku z tym to, że muszę siedzieć zamkniętą mordą, bo zaraz dostanę bana na konto. A jednak warto jeść czasami, nie? Ja lubię jeść. O, zaraz powie, no ktoś... Ktoś zaraz powie, w sensie, o tak chciałbyś. Zaraz ktoś powie, widać, że lubisz jeść, bo jesteś gruby. A ja wtedy wam powiem, nie jestem gruby, ważę 70 kilo i mam 1,80 m wzrostu, ale... Ale nie ukrywam, tego, nigdy tego nie ukrywałem. Mam ulaną mordę, takie jest życie, nic z tym nie zrobię. Czy coś z tym zrobię? Mogę spróbować, nie wiem, chodzić na siłownię. Ale bym musiał ważyć 60 kg, żeby nie widać było po mojej mordzie, że jestem ulany. Wiecie? Bo naprawdę, ja jak widzę swoją mordę, na przykład jak nagrywałem z kamerką, jak streamuję czy coś, no to ja to widzę, nie? No ja nie jestem ślepy, ja to widzę. Nie musicie mi tego mówić, bo ja naprawdę posiadam lustro w domu, nawet nie jedno, nawet posiadam dwa, wyobraźcie sobie, i widzę podwójnie dzięki temu. Więc widzę, czy jestem ulanym świniakiem, czy nie. I wyobraźcie sobie, że paradoksalnie nie jestem poza ryjem, tak jak wcześniej wspominałem. Więc tak jest moje życie właśnie. Co to za bronie są nowe? Co to za nowe bronie? No, i na siłownię chodzę, teraz mam chwilowo przerwę ze względu na to, że byłem chory. I po tym jak wyzdrowiałem, to chwilowo moja motywacja trochę spadła. Ale tak jest często, że to choroba i my sami jesteśmy głównym czynnikiem temu, że nam nie wychodzi w życiu. I nawet nie tyle choroba, co choroba to taki dodatek, ale głównie to my jesteśmy przeszkodą w swoim życiu. Jeżeli myślicie, że ktoś inny wam na przykład utrudnia życie, że nie wychodzi wam życie przez kogoś,
że jesteście nieszczęśliwi przez kogoś, to w większości przypadków jesteście nieszczęśliwi przez siebie samych. I pozdrawiam serdecznie. Tyle ode mnie. Tutaj Mateusz Mądry, taki mam tutaj rzeczy do powiedzenia. W sensie, nie mówię, że wszyscy, bo wiadomo, że ktoś może mieć, nie wiem, jakiś abusive starych, którzy go napierdalają po dzień i noc, no to raczej nie jest twoja wina. Ale jeżeli na przykład nienawidzicie kogoś tak szczerze, o ty kurwa śmieciu, tak go wyzywacie całymi dniami, tylko dlatego, że nie wiem, na przykład... Nie wiem, biega po korytarzu i jest głośno, nie? No to znaczy, że z wami jesteś nie tak niestety. Rozumiecie mnie? Rozumiecie mój przekaz, czy nie rozumiecie? Więc mam wrażenie, że ja w ciągu tych 5 minut, od kiedy gram, powiedziałem więcej niż przez ostatnie 7 filmów. Dobra, mamy do wyboru jeszcze garaże i Grand Party. The Grand Party brzmi troszkę jak The Grand Theft Auto, więc klikamy. No, bo ja ostatnio miałem taką rozkminę, że w zasadzie, jeżeli ktoś jest nieszczęśliwy, to często jest to przez nas samych, że nie chcemy nic z tym zrobić. Stwierdzamy tylko fakt. Dobra, jestem nieszczęśliwy, ale i co w związku z tym? No nic właśnie i na tym się kończy temat, nie? Stwierdzam, o, jestem smutny. I na przykład część ludzi jest w stanie zdiagnozować to w taki sposób, że powie sobie okej, w związku z tym, że jestem nieszczęśliwy, powinienem zrobić A, B i C, nie? Ale... O kurczę, ale impra. Ale no jednak problem pojawia się wtedy, kiedy trzeba coś zrobić. Bo... O, katana, to wezmę se. Bo mówić jest łatwo, ale robić już nie do końca. Tak samo z radami. Łatwo jest poradzić komuś, żeby coś zrobił. Na przykład powiedzieć coś w stylu, ej, wariacie, nie powinieneś pić, nie wiem, monsterka na wieczór, bo potem będziesz miał problemy ze snem. Wiesz, zegar biologiczny ci się pierdolnie odrobinę w lewo czy coś i łatwo rzucać takie rady. Po czym waląc 7 Black Energy Drink No Sugar Free o północy, nie? Tacy są ludzie. Są mądrzy dla innych ludzi, a dla siebie nie. Właśnie, i takie jest życie właśnie. Dlatego ja zaczynam zabijać ludzi, bo nie mogę z nimi żyć. I tak samo... O, jeszcze jedną mam mądrość. Mam same mądrości. Dzisiaj to jest odcinek mądrości. Odcinek mądrości. Oczywiście nie bierzcie tego tak w 100% do siebie. Jeżeli ktoś się poczuje urażony przez to, co ja mówię, to wiecie co? W sumie mam wyjebane na to, więc możesz się poczuć urażony. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, że... Czekajcie, co chciałem powiedzieć? No, że sami... Wrócę jeszcze raz do tego, że sami sobie jesteśmy największymi wrogami. To słuchajcie tego. Jeżeli... To jest taki znany... no może nie cytat, ale znane takie powiedzonko. Tak często ludzie mówią, więc to nie jest to, że o, Mati, jaki ty kurczę jesteś inteligentny. Nie, ja to słyszałem już 300 tysięcy razy, ale mogę powtórzyć. Jeżeli spędzacie czas z jakimś Wojtkiem, powiedzmy, jesteś ty i Wojtek. I Wojtek mówi do ciebie, ej, jakim ty jesteś kretynem, nie? I tak mówi to zupełnie na poważnie. Nie mówi tego w żartach, nie jest to jakiś luźny banterek, tylko tak się... Tak mówi ci to prosto w twarz. Wiecie, patrz ci w oko, lewe, w prawe, czasami tak zmienia, raz. I ci mówię poważnie, że jesteś śmieciem, nic nie wartym gnojem, nie? I wiecie co? Chcielibyście takiego kolegę mieć? Ja wam powiem. Nie chcielibyście takiego kolegi mieć. Ale często jesteście wobec siebie tacy, nie? Prawda? Że jesteśmy tacy dla siebie? Prawda, no i to jest smutne. Też często jestem dla siebie zbyt ostry. I w normalnych okolicznościach, gdybym to nie był ja sam do siebie, to nie chciałbym kolegi, który się zwraca do mnie tak, jak ja się zwracam do siebie. To jest przykre. Jacy jesteśmy dla siebie samych. To jest bardzo, bardzo przykre. Nie wiem, czy ona żyje, więc ja będę nawalał tutaj czajnikiem. Chyba nie żyje. Masz czajnikiem na łeb, gościu. No, więc... No nie wiem, dzisiaj odcinek z samymi, kurczę, takimi perełkami. Fajne mapki, przemyślenia typu zjarałeś się tak ostro, że nawet na oczy nie widzisz i wpadły ci do głowy rzeczy takie. Ale wydaje mi się, że poniekąd są to rzeczy typu prawdziwe. Może niekiedy tutaj mój tekst był lekko wyolbrzymiony, moje słowa również, ale główny zamysł się nie zmienia. Jeżeli widzicie bilet, to wkładacie gościowi w oko i na tym się kończy zabawa. Znaczy, to też jest mocno wyolbrzymione, bo radziłbym tego nie robić w prawdziwości. Ale w grze jak najbardziej można komuś rzucić kieliszkiem w łeb. Nikt się raczej nie obrazi, bo on nie ma uczuć, jest tylko pikselem. Dostaje kopa na łeb. Oj, nie machaj mi tutaj Greta krzesłem, co? Bo dostaniesz kopa. Jezus Maria, co to jest? To jest problem. Tutaj jest sporo ludu. Muszę uniki robić. Masz na łeb. Ale mu łeb się rozbryzgnął. Ty żyjesz?
chyba już nie, ale fajnie drzwi otworzył. No, więc ja naprawdę mam wrażenie, że już wszystkie moje rozkminy i wszystkie moje przemyślenia wam powiedziałem. Co prawda to nie są takie, które w 100% są adekwatne do tego, co się dzieje w moim życiu i tak dalej, bo ja nie uważam, żebym był dla siebie turbo ostry, ale uważam, że czasami jestem nieszczęśliwy. I to raczej większość ludzi jest. Nie da się być szczęśliwym przez cały czas, bo to już chyba choroba psychiczna. Albo brak jakichkolwiek uczuć. Ale też... O, jeszcze mam jedno. Kurczę, czemu ja to robię na odcinku na YouTubie, gdzie oglądają mnie 12-latki? Nie wiem, ale słuchajcie tego. Słuchajcie tego. Już zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Co ja chciałem powiedzieć? Dobra, wezmę te... Oj, ty! Ty! Uciekaj mi stąd, Małgorzata. Dobra, wybiorę... Oj! Jezu, myślałem, że ten safe to człowiek, ale to nie był człowiek. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, że jak sobie myślałem, jak mi ktoś zada pytanie, czy na przykład, czy jesteś szczęśliwy, nie? Ktoś ci zadaje takie pytanie. Ja się zastanawiam nad tą odpowiedzią. Czy człowiek może odpowiedzieć na to pytanie? Bo to pytanie wydaje się dosyć trudne i skomplikowane bardziej niż ustawa przewiduje. Bo możesz powiedzieć tak, jestem szczęśliwy, albo powiedzieć nie, nie jestem szczęśliwy. Jeżeli na przykład jesteś przytłoczony, albo akurat jesteś w dobrym humorku. Ale w rzeczywistości, czy tak jest? Czy możesz być szczęśliwy albo nieszczęśliwy? Wydaje mi się, że to jest takie... Nie wiem, wydaje mi się, że to jest kwestia dnia, o. Czy jesteś akurat szczęśliwy? Bo nie możesz być szczęśliwy przez 2 tygodnie nawet. Ja nie wiem, czy byłem kiedyś szczęśliwy przez 2 tygodnie. Bo to... Tak samo są takie jakby... Może nie etapy, ale bym powiedział, że... Są... Jak to ładnie ubrać w słowa, tak? Żeby nie brzmiało głupio, jakoś patetycznie nazbyt. Więc powiem tak. Powiem tak, że... Kurczę! Okej, już chyba to w głowie sobie wytworzyłem to, złożyłem zdanie w całość, więc ktoś zadaje pytanie, czy jesteś szczęśliwy i wydaje mi się, że coś śmieciu mnie bijesz. Wow. Że to można też sobie podzielić na kilka kategorii, nie? Bo w jednej, na przykład dajmy na to kategoria typu związek. Jesteś szczęśliwy ze swoją dziewczyną, nie ma żadnych problemów i wtedy możesz powiedzieć, okej. Jeli, album umarł. W związku jestem szczęśliwy, ale na przykład w pracy jestem nieszczęśliwy. Na przykład praca moja w ogóle mnie nie jara. Nie mówię konkretnie o sobie, ale mówię, że ktoś by tak mógł powiedzieć, nie? Praca mnie nie jara, ale z dziewczyną jest wszystko git. I co, wtedy jesteś szczęśliwy czy nieszczęśliwy? Musisz sobie wykalkulować to, nie wiem, procentowo, czy kurczę, twoja szczęśliwa jest w stanie... Szczęśliwa. Czy twoja dziewczyna jest w stanie cię bardziej uszczęśliwić, niż zasmucić cię twoja praca, czy w ten sposób, czy w inny? Nie, wydaje mi się, że to pytanie odnośnie szczęścia jest trudne. Nie da się powiedzieć. Nie da się powiedzieć, czy jestem szczęśliwy, czy nieszczęśliwy. Raz jestem szczęśliwy, raz jestem nieszczęśliwy. I tyle w temacie. Okej. Co ja pierdolę? Nie wiem, nie pytajcie mnie. Ja nie wiem. Ktoś się sobie teraz, nie wiem, powiedzmy, wbije jakiś nowy widz. Nowy człowiek na kanał wbije, nie? I nagle się chłopak zastanawia, bądź dziewczyna. Czy taki tutaj jest zawsze? Czy on zawsze gada w taki sposób? Czy on zawsze mówi 70 tysięcy wyrazów w ciągu jednej minuty? Które w sumie nie ma żadnego sensu. Nie, no poniekąd ma sens. Czy on zawsze rozmawia sam ze sobą? No tak, no, nagrywanie na YouTubie to jest rozmawianie sam ze sobą, ale nie do końca o tym mówię, no ja wiem, że o tym nie mówisz. Chodzi o takie rozmawianie, że zadajesz sobie pytanie i odpowiadasz na nie po sekundzie, tak jakby były 2 osoby w tobie, ale nie ma we mnie 2 osób w razie co. Nie mam żadnego DID, poza tym DID by w ten sposób nie wyglądało. Nie mam żadnego bipolara, nic z tych rzeczy, po prostu. Jak mam dobry humor, to zauważyłem, że lubię tak robić. Tak jest, nie wiem, dosyć zabawne to jest moim zdaniem, ale możecie się nie zgodzić ze mną. Szukam ostatniego gościa, żeby mu walnąć tym krzesłem na epnie. Nie wiem, czy to nie jest ten, co spał. To może być ten śpiulkolot. Śpiulkolot. W ogóle to słowo wygrało. Beka, nie? Ja pierwszy raz je słyszałem w momencie, kiedy wygrało. Ale mu kulasa połamałem. Jak spadł na łeb. Butelka rozwalona o potylicę i można wychodzić. Problem jest taki, że na przykład to, co ja mówiłem, było ultra chaotyczne i może to być mało sensowne, jak się już tu
obejrzy, nie? Ale w mojej głowie to ma większy sens i może jakby to było na scenariuszu opisane, wiecie, oparte na faktach, Steven Spielberg i te sprawy, to wtedy by ktoś powiedział, wow, on nawet dobrze gada. A w takim burdelu potoku słów to ja nie wiem, czy coś z tego wyszło. Ogólnie ważna rzecz, to nie jest jakiś mój wylew. Nie, w sensie ja tutaj nie rantuję na nic, bo ja akurat w tym momencie mogę powiedzieć, że jestem raczej... No widzicie, już nie wiem, czy jestem szczęśliwy, czy nieszczęśliwy. Czasami jestem szczęśliwy, czasami... O, może bardziej tak. Jeżeli bierzesz sobie na warsztat miesiąc i sobie jesteś w stanie stwierdzić, na przykład w ciągu tego dnia, albo inaczej, bierzesz sobie zeszyt do ręki, każdego dnia, pod koniec dnia, o godzinie 22:00, zapisujesz, czy tego dnia byłeś bardziej szczęśliwy, czy nieszczęśliwy. I wtedy sumujesz to po całym miesiącu i masz na przykład, nie wiem, 17 dni byłem bardziej szczęśliwy, a potem 13 dni byłem nieszczęśliwy, więc wychodzi, że w takim rozrachunku, takim rachunku sumienia wychodzi, że byłeś szczęśliwy w ciągu tego miesiąca, bardziej niż szczęśliwy. Więc mi się wydaje, że ja w tym miesiącu byłem bardziej szczęśliwy, a może paradoksalnie nie, bo może teraz jestem szczęśliwy i to mi przytłumia, tak zaciemnia, takie wiecie, ktoś mi nałożył przyciemnione szyby na okulary i ja teraz tego nie widzę, bo na przykład teraz mam dobry humor. Dobra, idę, bo pierdale kocopoły, siema.